Cicho, akurat chciałem się przywitać. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie, o ile mnie słychać i nie zagłusza mnie tamten dialog ich. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Let's Play Thief Deadly Shadows. Także jesteśmy dalej z złodziejem Garrettem. No i idziemy na kolejną... Czemu ty tu idziesz? Dobrze, że tam nie stałem. Ups. Czy ten gościu czasem nie znajdzie tam ogłuszonego strażnika? Dziwna sprawa. Dobra, ale może żeby za długo nie gadać, podejdziemy do tamtego glifu i zaczniemy kolejną misję. Tylko ten strażnik musi stąd iść. Wiecie? Nie wiem, czy tamci będą nas atakować, ale strażnik na pewno. Evening to you, evening to you. Bardzo ładnie. Idź sobie, strażniku. Idź w piguły. Surprise. Tak? Poszedłeś sobie? Dobra, to idziemy do glifu. I mam was gdzieś. St. Edgar's Church. This is where the Hammerite fanatics keep the chalice, a so-called holy relic. It's what the keepers are asking me to steal, if I want to see their prophecies for myself. The chalice might not be worth much on the street, but every Hammer Church has a nice pile of wealth stashed away. No reason not to fill my pockets while I'm here. This particular temple holds the crypt of some long-ago Hammerite hero, St. Edgar. Today was his holy day, so there's an all-night service. That might work in my favor if they're all sitting down praying, instead of looking for sinners to smite. Chances are they'll have anything they think is holy locked up pretty tight. I'll have to make sure they don't do the same to me. I'm not interested in the Hammerite brand of justice. No. Poziom trudności, wprowadzenie, zadania. O właśnie, zadania. Włam się do kościoła, znajdź i ukradnij kielich budowniczego. Kiedy wypełnisz wszystkie zadania, wróć do miejsca, gdzie rozpoczęła się misja. Rozpocznij. To już wiadomo, dlaczego się nazywają młotodzierżcy, bo dzierżą młot. Ha, ha, ha. Suchar jakich mało. Dobra, w takim razie co? Poszukajmy czegoś, czego tutaj... Poszukajmy czegoś, czego tutaj nie ma. Tak, Seto, jesteś bardzo inteligentny. Warto, żeby ten... O, coś tam się świeci. Coś tam się świeci. Ja bym bardzo chętnie tego pana tutaj ogłuszył, co? Co o tym myślicie? I bum! Coś przy sobie masz? Bardzo dobrze. Ma jakiś klucz. Klucz się jak najbardziej nam przyda. A on nam się nie przyda. Więc jego sobie odstawiamy, a klucz zabieramy. Ale ze mnie złodziej. Chodzę sobie spokojnie. Błyskotki, błyskotki. To mi się podoba.
Błyskotki, błyskotki i dalej chyba tu nie wleziemy. Chyba, że ten dykt. No to nie wiem, czy to było za mądre. Mogłem wejść głównym wejściem. O, dostałem się do zamku. Fantastycznie. Czy tu jest coś dla mnie? Czy tu jest coś dla Gareta? Książeczka. No jakby ktoś chciał sobie przeczytać, to niech sobie czyta. Sorry, nie będę wam tego czytał, bo to może źle wypaść. A tymczasem... Wiecie co? Jestem troszeczkę zdezorientowany. Dlatego, że nie wszedłem tutaj przez główne frontowe drzwi. I nie wiem, co o tym myśleć. Chodźmy przez frontowe drzwi, co? No, dzięki. No naprawdę, tutaj jestem dosyć zdezorientowany, jeżeli o to chodzi. Kluczyk. Otwarcie. Sobie troszeczkę dalej pójdę. A, tak, 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 tak. Pamiętam, że tutaj był jakiś gościu. Chodził tu jakiś lepeć kiedyś. Te drzwi. Aha, to byliśmy tam, więc daleko... Daleko nie zaszliśmy. Daleko nie zaszliśmy. Ale warto... O, czy ja mam tutaj w ogóle mapę? Mam, bo chyba skitrałem jednemu z tych, co stali przed kościołem. Dziedziniec katedry. Okej, okay, tu mamy kościół, koszary, fabryka, magazyn, ble, ble, ble. Tu co mamy? Tu mamy... nie wiem co. Mamy bardzo dużo światła. I to mnie martwi. Na górze nic. Dzień dobry. Ups, 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 ups. O, dobrze, że wszedłem do cienia. Tego gościa też by trzeba było ogłuszyć, co? Jak myślicie? Super! A! Strzały wodne zawsze będą przydatne. Zawsze! Okej, okay. Gdzie on chodzi w takim razie? A w ogóle to mało was ogląda tego Tifa. Nie podoba wam się Tif? Dlaczego? Dlaczego? Wolicie napierdzielańsko, nie? A zaraz. Ja wam dam. Tutaj trzeba zrobić wszystko. O tak! Widzicie? Macie napierdzielańsko. No. Ale oczywiście, jeżeli ktoś ogląda i mu się podoba Tif, to się bardzo cieszę, bo mi się też podoba. Jeżeli chodzi o grę. O let's playa nie wiem, bo go nie oglądam. Przyznam się szczerze. Nie oglądam swoich let's play. Ale jajca. Pierdzielę od rzeczy. Dobra. Jesteśmy teraz Garethem. I chyba ten dziedziniec mamy akurat już... No, zbierz to. Ten dziedziniec mamy już chyba z głowy. Więc nie powinniśmy się tutaj raczej martwić o wykrycie. Tu co jest? Wszyscy bracia błogosławieństwo kapłana przed świtem otrzymać muszą. Znowu jakiś specyficzny język. O, notatka. Cóż to tam mi wypisało? O. Notatka, notatka. Jeżeli arcykapłan usłyszy kościelny dzwon, wyjdzie ze swojej komnaty i uda się do katedry, aby udzielić błogosławieństwa. Fantastycznie. I to właśnie nam będzie bardzo, bardzo potrzebne. A, tu jest ta katedra. Dobra, to do katedry też zaraz przyjdziemy. Tu jest w ogóle jakaś inna miejscówka. Co jest tutaj tak w ogóle? Tabliczka koszar. W koszarach może być w takim razie bardzo dużo strażników, nie sądzicie? Tak. 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 I... I jest. Bomba. Ups. Czy tylko mnie się zdaje, że niepotrzebnie tutaj wszedłem? Panowie. Was sobie zostawię w takim razie na dokładkę. W takim razie najpierw zrabujemy kościół bezpośrednio. Jeszcze tutaj powinno coś... A, no właśnie. I tutaj też będą koszary. Górny poziom. W takim razie idziemy
A nie tędy. Zamknij to. Warto najpierw zrabować cały ten kościół, a później wywabić arcykapłana, czy jak on coś tam, jak zwał, tak zwał. W sumie trzeba go będzie wywabić, dlatego że żeby się zakraść do jego komnaty i zabrać to, co trzeba. Kurczę, tam jest bardzo, bardzo dużo słońca. Tutaj byliśmy, ok. Teraz pytanie, podejść do ołtarza, bo tam jest bardzo dużo świecidełek. Od prawej strony, czy od lewej strony? Yes, yes, yes. Módlcie się dalej. Ja tu będę bardzo widoczny. So shall his forge scorch the unrighteous and burn away all that which is impure and of the earth. So shall his blessed servant Saint Edgar serve as the messenger to his power. Yes. Praise to thee. Hello. Dost come. Cry alarm. Whoops. Whoops. Czy on idzie chyba ze świecą, nie? Idzie ich więcej ze świecą. Niedobrze, niedobrze bardzo. I hear not now. A i się teraz rozeszli. Jeszcze wszyscy ze świecą. Ups. No patrzcie, co za menda, idzie tu. Ale może od tyłu go zajdę, jak myślicie? Złego to nie ja. Siala la la la. Do widzenia. Hehe. Bierzmy go gdzieś tutaj. Rzućmy go tutaj i niech będzie miał spokój. Wieczne odpoczywanie. No i został tylko jeden. I księżulek. A dodatkowo jeszcze zgasiła się, jak widzicie, pochodnia jego. Gdzie jest ten drugi pajac ze świecą? No nie mówcie mi, że nikogo tutaj nagle nie ma. Nagle wszyscy zniknęli? Fantastycznie. No, jednak ktoś idzie. Jednak słyszałem kogoś. Dobra. Cicho, cicho. Aha, tu były te drzwi, którymi ja chciałem wcześniej wejść. Na razie jesteśmy bezpieczni. Na razie nikt nas nie widzi, nikt nas nie woła, nikt nas nie słyszy. O, tam się coś świeci. Znowu słyszę kroki. Z lewa słyszę kroki. Dziwne. Kroki słyszę, ale nikogo nie widzę. No cóż, bywa, tak? Mogę mieć schizy. Tak zwane. Czy tu jest jakaś księga? Juma nie śpi. Chwała świętego Edgara. Chwała Edgarowi! Dobra. Idziemy dalej. Gdzieś tu ktoś sobie kroczy cały czas. Być może. A może na górze, na tych balkonach. To też jest opcja. Inspector Drept was that service earlier. Tis the holy day of Saint Edgar. Doth it surprise you? 'Twould be a greater shame to stand missing. Thou speakest sense, but more and more rare doth he come amongst us. His time is spent out in the city. The inspector seeketh out sinners and criminals. He canst not do that among our brethren, for who such wouldst he find here? Jak do nich podejść inaczej? Macie pomysł? One of our brethren be such a stranger.
What's that he pursue his prayers with such fervor as he pursues his investigation? When he doth pursue, he bringeth the justice of the builder to the city. But I would that he would set aside his obsession. This talk of a hag is but children's rhymes and nonsense. Ups, 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 ups. A, tamten ma coś przy sobie. Jakąś sakiewrzynę. Tylko, czy oni też będą sobie tutaj patrolować? Tamten nie, tamten stoi w miejscu. Więc ja sobie mogę spokojnie, znaczy spokojnie jak spokojnie. Będziesz tam stał? Nie, nie będziesz tam stał. Tak, myślałem właśnie, że będziesz gdzieś szedł dalej. Ech, ty. Ale cię tutaj na widoku nie mogę zbić, dlatego że tamten kapłan cię zobaczy. Musiałbym jakieś pochodnie zgasić. Ale nie, poczekamy sobie. Poczekamy. Kurde, mogłem się teraz tam przekraść i go zajść wtedy, jak będzie przy tym... przy pomniku. No ale okej. Mniejsza z tym. Nie idź tu. Co ty jesteś taki ryży? Bierzemy go. I tutaj. Opsa. Noga ci nie wystaje. Fantastycznie. Czy tu coś będzie ciekawego? No nie mówcie, mają posąg, który nie ma nic błyskotkowego. Co za shit. Myślałem, że coś ciekawego przynajmniej tutaj będzie. A tutaj dupa. O. I doth worry over much. Co ty nie powiesz? Może jednak byś tutaj podszedł, co? Wszyscy bracia błogosławieni, bla 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 bla. Ile mam strzał wodnych? 17. Trudno. Trzeba zainwestować w firmę, nie? Pytanie, czy on mnie zobaczy? Tak. Bam! Tak mi się to podoba. Ej, na razie się to zostawię, bo ja chcę... To chcę. To Garrett, dzięki. No i jego też trzeba gdzieś tutaj wrzucić w kąt. No w sumie teraz już wszędzie tutaj jest prawie ciemno. Ale tam jest przejście do następnego... jakiegoś... jak widzicie... fabryka. Do fabryki pójdziemy na końcu chyba, z tego co pamiętam. Więc na razie się cofamy. I pójdziemy może na górę, nie? Tam gdzie na samym... No zdecydowanie na górze ktoś jest. Ale zaraz do niego się przejdziemy. Chodź, Garrett. Gdzie jest ten jeden, kurde, jeszcze z tą lampą? Chyba oni poszli pogadać, nie? Co przed chwilą ich załatwiłem obo dwóch. Spoko. Pam, 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 pam. Mam jak na początek misji, to mam tak sobie tych łupów, szczerze powiedziawszy. Tu rozumiem, że nie mogę wejść, tak? Nie mogę. Złodziej nie może, nie otworzy zamka. Ech. Dobra, idziemy na drugą stronę. Jak ja nie lubię... Ups. Rozstajów dróg. Bo wtedy nie wiem gdzie iść. Serio. Tu mamy główny dziedziniec. Wow! Widzieliście? Tam była strzała ogniowa. Dun, dun, dun. O! A, tu jest dzwon. Widzicie, jak pociągniemy za sznurek? Ups. To przyjdzie kapłan. Czy tam arcykapłan, czy jak zwał, tak zwał. Ale my na razie tego nie potrzebujemy, bo musimy zlokalizować, gdzie jest... gdzie kapłan się znajduje, nie? Wypadałoby to wiedzieć.
Głupio, że on nie ma jakiejś, kurde, sakiewki z wodą. Ja muszę tracić strzały, żeby tak blisko coś zgasić. Ło kurde, ile tutaj jest z tych miejscówek, żeby pójść. O, widzicie? Idzie tutaj. Patrzcie, jaki szwagier. Patrzcie, jaka menda. Gdzie będzie szedł? Tu będzie szedł. Tu idzie. Forfeiter. At least forfeit. No cóż. Powiedziałbym, że bywa. Nie? No, Gareth, proszę. No proszę. Ups! Co złego, to nie ja. Okej. O, szlak. Tutaj jeszcze jeden chodzi sobie. Skubaniec. No i on gdzie chodzi, co? On będzie nawracał, czy nie? Jak myślicie? Mogę iść za nim? Czy chodzi w kółko? Chodzi chyba w kółko, nie? Albo stanął przy jakiejś kapliczce znowu. Ups. Nie wiem, gdzie on jest. Straciłem go z oczu. A idzie. Ups, klatki mi spadły. O, zdążyłem. Gdzie jest jego? Jest, mieszek. Dobrze. Czy coś? Jest, świeci się, wreszcie coś się świeci. Chodzę tutaj po tych wszystkich, kurde, kapliczkach, a nigdzie nie ma nic błyskotkowego. Super, zgasiło się. Jesteśmy w domu. Tutaj nie ma nic. Kodeks nakazów. Ciekawe, ciekawe. Tutaj nic nie ma. Nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. To jest taka wąska dróżka. Tam coś się świeci. Tam... Nie. Jeszcze nam zostało chyba do obejrzenia. Tutaj coś jest. Tam coś się świeci. Super. To mi się podoba. Cichutku na paluszkach. Tu jest kolejna kapliczka. Super! O to chodzi. Tu mamy. Nic się przed nami nie ukryje. Na pewno nie zbiorę tutaj 100% oczywiście tych wszystkich łupów. Ale się staram przynajmniej. Tutaj nie. Tutaj nic się nie świeci. Tu są łupy. Super. To jest do czytania. Komu chce się czytać? Niech se zapauzuje. A tymczasem, czy tutaj nie ma nic wyjątkowego? Ja bym chciał coś wyjątkowego. Wyjątkowe rzeczy są takie wyjątkowe i takie fajne. O. Patrzcie, tutaj można zejść. Ale sprytne. Ale sprytne. Dobra. Warto zapamiętać, że można tędy zejść. No to w takim razie nie pozostaje nim... Pamiętajcie, gdzie jest ten dzwon. W takim razie nie pozostaje nam nic innego, jak zwiedzić jeszcze tą część przy koszarach. Dlatego, że... Tam gdzieś właśnie powinno być... Powinien być pokój tego arcymistrza, arcymaga... Jak on się zwał, tak zwał... A w sumie sprawdzimy, bo zawsze możemy. Arcykapłan. O, właśnie. Arcykapłan. Tutaj mamy chyba spokój, nie? W takim razie jeszcze po tych schodkach pójdziemy.
Czyli z tamtej strony mieliśmy... Tutaj mamy koszary. Z tamtej strony mieliśmy maszynownię... Nie, fabrykę. Fabrykę. A tutaj z kolei mamy co? Builder, go with thee, brother. Z tobą też, ale tu jest bardzo jasno. Kurde. Chyba muszę się poświęcić. Albo może nie. Może to zobaczę z daleka. O, co tam się dzieje? Super. To jest dopiero, patrzcie, jaki myk. Co oni tam robią? Co oni tam robią? Kurde, za dużo światła, no to trudno. Przynajmniej mogę podejść troszeczkę bliżej. O, coś się ruszyło. Na dywaniku jest. Uhuhuhuhu. On ma różdżkę. Ups! Jest tam ich dwóch. A co dwie pały, to nie jedna. Ten się chyba zafrizował. Co, będziecie razem chodzić? A może to jest ten ar... If their work is so much that they can't attend morning services, then shall they attend or meal times or before they retire for the night? There shall be no. Albo może to jest ten arcykapłan. O, proszę. Czy ja mogę tu wejść? Nie, no niestety nie. I widzicie, i tędy możemy zejść, albo i może wejść. Zaraz, może zobaczymy. Oj nie, niestety. Super. A widzicie. Nie, tutaj nie. Tutaj też nie. No co jest, Gareth? Gareth się zafrizował. O. I tutaj możemy pociągnąć za dzwona. Nie tutaj. Gdzie? Tam. A. Idzie się pogubić w tej grze. Myślałem, że tam ktoś stukał. Ja już wszystkich tutaj wytłukłem. Nikt nie ma prawa mi stukać. Tu. Not very thief-like to make such a racket. I hope once is enough to drag the old priest out of his room. I better get out of here before someone starts wondering who rang the bell. No, dlatego właśnie tutaj poszedłem sobie. O, właśnie. Widzieliście? Zamykały się drzwi. Zamykały się drzwi. Więc znaczy to, że ktoś idzie. Aha. Idzie pod Beskidzie. Chodźcie. Nie będę ich ogłuszał, bo nie ma po co. No biegnij za nim, tak. Biegnij, bo ty też mi tam nie jesteś potrzebny. Zbieraj. Akurat nikogo tam nie spotkasz, więc sorry. Zamknęli drzwi? No. Przez zamknięte drzwi mniej dźwięku przechodzi, jak wiecie. Więc warto, żeby te drzwi właśnie były zamknięte. A ja... Tymczasem. Wszystko biorę. Ale wszystko co wartościowe, no. Tu mamy na koniec notatkę. To nie jest wartościowe. Not. Tutaj. O, super. Tutaj na pewno będzie coś ciekawego. Skrzynia w komnacie arcykapłana. Bank musi być coś ciekawego. Jak nie będzie, to po prostu rzucam tą grę. Ohohoho, widzieliście? Tutaj mamy coś do, no, jeszcze innego. Nie chcę mi się czytać, bo muszę się spieszyć. Nie to! Tam! Zamknij to. Może byś tak na to wszedł? Co jest? O, właśnie.
Dzięki. Tutaj mamy następny. O, mistrzu kowalu. To się nie błyskotkuje, nie? Nie. Więc chyba wszystko. Chyba tutaj można przejść z tego. Z koszarów. Więc chodźmy do koszarów może, co? Koszary już sobie otworzyliśmy. Czyli jakie mamy cele? Bo teraz na pewno nam się coś uaktualniło. Włam się do katedry, znajdź i ukradnij kielich budowniczego, ale on na pewno jest przeniesiony, jak to znałem, znam życie i pamiętam. Znajdź niewytłoczoną zębatkę w fabryce, a następnie użyj wytłaczarki, żeby poddać ten przedmiot obróbce. Wykradnij święty symbol i ukradnij, teraz mamy 50%. Znajdź co najmniej jeden wyjątkowy, znaleziono dwa. Fajnie, kiedy wypełnisz wszystkie... Czyli jeszcze musimy znaleźć kielich budowniczego oraz znaleźć zębatkę w fabryce. Kielich budowniczego. Właśnie. Kielich budowniczego. Hast thou heard? Master Forger Gredus hath called to all the master forgers of the church that he shall drink from the builder's chalice. Tis madness. The chalice hath been barred for these past 50 years, since Master Forger Alibus didst drink and did burn unto death. No co ty nie powiesz, moglibyście skończyć nawijać i iść stąd. That he may show himself both brave and righteous. His pride speaketh so, and not his righteousness. And 'tis dangerous to bring the chalice forth. 'Twas the means by which so many pagans died. They shouldst well like to destroy it if they hadst but the means. No co wy nie powiecie? Let the pagans come. And we shall strike them down as we didst in St. Edgar's time. Jak widzicie, młotodzierżcy oraz poganie się nie za bardzo lubię. Ale... What the fuck, nie idź tu! Hehe! Dawaj, gnoja. Tu akurat to nie jest dobry pomysł, żeby go zostawiać. Ale mam nadzieję, że oni tutaj nie dojdą. Dobra. No to tym optymistycznym akcentem zakończymy chyba ten odcinek. I zobaczymy się w kolejnym. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. I jeżeli tylko dotrwaliście do końca, to dajcie znać, wiecie jak. W komentarzach albo w łapkach. Dziękuję serdecznie. Na razie. Cześć. Pa!